Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak wygląda ustawa, która w tej sali została uchwalona w maju tego roku. Ustawa dotyczy bonu energetycznego. Daliście Państwo nadzieję Polakom, obiecaliście Państwo pomoc, zwłaszcza tym, którzy muszą sobie radzić z galopującym wzrostem cen energii. Od 1 lipca bieżącego roku tysiące polskich rodzin składają wnioski, oczekując na pieniądze. Problem polega na tym, że tysiące polskich rodzin do dzisiaj nie widziało nawet grosza, dlatego że Państwo w ślad za tą ustawą nie przekazaliście nawet złotówki gminom, a to gminy mają płacić te pieniądze. Daliście Państwo nadzieję polskim rodzinom, obiecaliście wsparcie, mówiliście, że to być albo nie być. A prawda jest taka, że ta ustawa powinna trafić do kosza, dlatego że jest fikcją, a Państwo powinniście się spalić ze wstydu.